Witajcie, Joanna Hołuj z tej strony, z kanału Okiem Matki. W tym podcaście chciałabym pogadać trochę o, nawiązać do tematu śmierci i trochę to rozwinąć, pomyśleć o, pogadać o, tym, co jest po tej śmierci. Co jest po tej śmierci, nie? W co wierzycie? W niebo, w piekło, w czyściec? Tam jest dalej. Można się pozastanawiać, ponieważ koncepcji jest mnóstwo, oczywiście. No, okej. Ja jestem po prostu w takiej sytuacji teraz, że jutro mam pogrzeb mojej babci. I to jest taki moment, kiedy ostatecznie to ciało zostaje powierzone, po prostu jakby znika, tak? Już nie można nawet na nie popatrzeć. Ta powłoka ziemska zostanie zakryta. Takie ostateczne pożegnanie. Więc dużo jest tego typu myśli i one powinny być. Z tym się trzeba jakoś rozprawić i zrobić sobie też jakiś porządek w głowie. Ja teraz to właśnie robię, chociaż kilka miesięcy temu była śmierć w naszej rodzinie dalszej, jak dla mnie. I wtedy też o tym myślałam i wtedy nagrałam kilka filmów o tym w ogóle, jak rozmawiać o śmierci i jak tłumaczyć na przykład to dzieciom. Aczkolwiek nie trzeba tam za dużo dzieciom mówić. No okej, ale teraz tak, tych koncepcji jest kilka. No zakładam, że możecie być całkowicie ateistami. Ateista to jest ktoś, kto ateos, teos Bóg, tak? To jest, odrzuca całkowicie jakąkolwiek boskość. Czyli odrzuca ten pierwiastek boski we wszechświecie, w życiu swoim. Uważa, że bierze za pewne przesłanki naukowe. To, że wszystko, powiedzmy, był jakiś tam wielki wybuch, wszystko jest jakimś, nie wiem, splotu okoliczności, przypadku i tak dalej, wyłoniły się na świecie, Ziemia się ukształtowała, pojawił się jakiś tam żywy organizm, potem była pewnie ewolucja, tak jak według Darwina, i pojawił się człowiek. Dla mnie to jest teza, która zupełnie się już nie trzyma kupy, bo nawet, nawet biologia i nauka w ogóle mówią o tym, że jaki ten świat jest, że to jest właściwie wszystko jest duchowe, wszystko jest, że we wszystkim jest ten pierwiastek duchowy tak naprawdę. Natomiast nasze ciało, materia jest absolutnie sterowana przez, przez umysł. I ten boski pierwiastek, ta doskonałość boska jest właściwie w każdej najmniejszej cząsteczce biologii, tak, cząsteczce wszechświata. Więc to jak gdyby dla mnie ten pogląd jest totalnie nieumocowany i totalnie nie do podtrzymania. Ale rozumiem, że ktoś może taki mieć. W tym momencie rozumiem, że całkowicie dla niego śmierć jest końcem. Być może prawdopodobnie wierzy również w jedno życie, że po prostu ma to jedno życie i koniec. To też jest totalnie nielogiczne, bo biorąc pod uwagę obfitość wszechświata, taką jego ogrom, to totalnie nielogiczne jest to, aby człowiek istniał sobie na Ziemi tak krótki okres. To jest zupełnie nielogiczne. Ale można taki pogląd mieć. Ale można z drugiej strony mieć też taki pogląd, wierzyć w to, że życie nie jest, że śmierć nie jest końcem, że po tej śmierci coś następuje. No, jakby są dwie opcje, tak? Po tej śmierci coś następuje. Następuje, powiedzmy, według różnorakich religii sąd, potem czyściec, potem niebo albo piekło. Ostatnio miałam rozmowę z tatą, który stwierdził, jakie piekło, no przecież to chyba już nie ma tego w religii katolickiej. Ja mówię, jak to nie ma, gdzie niebo nie znikło. I stwierdziłam, że kurczę, może coś się faktycznie ostatnio wydarzyło, bo dużo zmian jest tutaj w kościele.
Ale no nie, weszłam na doktrynę, gdzieś tam poczytam, jakiś ksiądz się wypowiada aktualnie i jak najbardziej. Oczywiście ludzie coraz bardziej mają takie przeświadczenie, że Kościół się z pewnych rzeczy wycofuje, że w ogóle już jakby nie ma mowy o żadnym piekle, wszyscy zostają zbawieni. Okej, jest taka tendencja, ale to nie zmienia faktu, że ta doktryna cały czas taka jest. Jest czyściec, potem dusze, które nie popełniły grzechy jakieś tam ciężkie, czyli odrzuciły Boga, idą do piekła, a pozostałe idą do nieba. Może być jeszcze inny pogląd, taki, gdzie śmierć też nie jest całkowitym końcem, czyli jak gdyby materia to nie wszystko, jest potem świat duchowy. W wszelkich religiach, na przykład w hinduizmie, jest to koło życia i śmierci, tak? Gdzie dusza idzie potem w sfery duchowe, ale potem wraca na świat. No i to jest koncepcja reinkarnacji. Ale jak gdyby ja o tym wszystkim już mówiłam, a teraz właściwie ja akurat wierzę w reinkarnację, dla mnie to jest jak najbardziej logiczne. Nielogiczne jest to, żeby po krótkim życiu człowiek żył, jakby szedł już na wieczne potępienie albo zbawienie. Okej, ale teraz co z tym czyśćcem, niebem i piekłem? I chyba zacznę od tego, że słuchajcie, ja bardzo polecam, bo były filmy tego typu i książki. I fajnie jest czasami coś takiego poczytać, bo ludzie od wieków o tym myśleli i różne są po prostu literatura. Mity oczywiście o tym wszystko mówi. Po prostu sobie to obejrzeć, można posłuchać audiobooka. To naprawdę bardzo poszerza horyzonty. Nawet jeżeli nasze nie do końca, powiedzmy, mamy taką wizję, ale jeżeli nie macie żadnej, to możecie mieć jakąś, albo łatwiej się jest ustosunkować i pomyśleć, co ja czuję, myślę, jaką mam intuicję. No i co o tym mamy? Ja nie powiem wszystkiego, powiem to, co mi się wydaje ciekawe. No słuchajcie, choćby ten taki bardzo znany film Duch o Patricku Swayze. On mówi, między innymi, bo tych filmów jest mnóstwo, on mówi o zaświatach, tak? O tym i o tej granicy, o tej jak gdyby cienkiej linii tak naprawdę pomiędzy światem żywych a światem zmarłych, światem dusz. Tak naprawdę on mówi o astralu, o tej sferze astralnej, która jest po śmierci, jakby tą wyższą sferą. Już niewidzialną, tak, poza materią. Film Duch z Patrickiem Swayze, ciekawy, tak? Nie będę go opowiadać, zajrzyjcie sobie, ale on mówi o tych koncepcjach, o tych sferach, tak, o tych zagadnieniach. Jest też taki film, bardzo ciekawy, strasznie ezoteryczny, tak, dużo jest tam, co mi się podobało, ja ten film dawno temu widziałam, to się po angielsku nazywa Fountain, po polsku Źródło Aronofskiego. Przyładowane jest różnymi archetypami, to było bardzo fascynujące, o tym drzewie życia, tam z kabały, mnóstwo jest rzeczy z kalendarza Majów i tak dalej, ale ja czytam sporo recenzji i takich, wrzucę link tutaj do tego, ale po angielsku, polsko jakoś nie znalazłam nic sensownego. Taki facet on pisze, który równocześnie pisze o wielu innych filmach z Hollywood. No i on, jakby zgadzam się z jego tezą, że tam jest pokazane to, jak człowiek ostatecznie się, nie jest to jakby film, który pokazuje, że ostatecznie człowiek sam się musi wyzwolić, tak, że sam, jak gdyby, że wychodzi z wyzwolenie z materii, czy w ogóle ostateczne przejście na wyższy poziom duchowy, człowiek zawdzięcza tylko sobie. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że to jak najbardziej, znaczy zawdzięcza, w sensie człowiek zawdzięcza to sobie, ale jest tutaj człowiek istotą boską. A ze mnie to tak, ja miałam takie odczucie, że to jednak jest bardzo taka ciemna ezoteryka jednak. To jest pokazanie kawału ezoteryki jakby takiej, która sprowadza na manowce. Więc dla mnie ten film Źródło to nie jest do końca źródle, bo tak naprawdę słowo źródło w takim ezoterycznym znaczeniu oznacza po prostu Boga. Tak? No, więc, ale taki film ciekawy. Oprócz tego jest bardzo taki
miły, jakby i taki ciekawy film Między niebem a piekłem. To jest po polsku Między piekłem a niebem, a po angielsku to się nazywa inaczej. Zgubił mi się tu link. To się nazywa What Dreams May Come, jakoś tak. I to jest o tym, jak wyobrażam sobie niebo. No właśnie, jakie to niebo może być. I to jest, ja się zgadzam, niebo może być takie, jakie chcemy. Możemy je sobie, myślę o kształty, tak? Jeżeli modlimy się do, no właśnie, to są myślę o kształty i mnóstwo jest takich, bo tak, są tak naprawdę ludzie wierząc w różne rzeczy, myśląc różne rzeczy, na poziomie własnym, indywidualnym sobie coś tam jakby kreują w swoim własnym życiu, ale też na poziomie takiej, to Jung też o tym mówi, takiej nieświadomości zbiorowej, tworzą się takie właśnie jakby myślokształty, czy takie archetypy publiczne, takie wspólne dla wielu osób. No i takim archetypem jest też trochę właśnie piekło, niebo, czy archetypem takim tworem, bym powiedziała, myślowym, który może sobie istnieć. Jeżeli ktoś wierzy w niebo, tak jak wierzą muzułmanie, to pewnie do takiego trafią. Jeżeli ktoś wierzy w takie niebo, jak na przykład wierzył tutaj ten twórca tego filmu, albo tak to przedstawił, niebo tego człowieka zakochanego w swojej żonie malarce, to trafił do takiego nieba, jakie ona mu wymalowała. I to jest bardzo ciekawy film o tym właśnie, jakie to niebo może być, takie jak chcemy tak naprawdę. Okej, ale są jeszcze teksty, stare bardzo. No weźmy choćby Boską Komedię Dantego, nie? On sobie wędruje w zaświatach i idzie, schodzi do piekła i idzie do nieba. I w piekle jest mnóstwo, no bo taka koncepcja katolicka była, że ci wszyscy, co żyli przed chrześcijaństwem, śmieszne to chyba, przecież czasu nie ma, nie? Że ci, co żyli przed chrześcijaństwem, trafili do piekła. Filozofowie wszyscy znani i tak dalej, ponieważ oni mieli tego pecha, żeby żyć przed Chrystusem. No i to jest trochę śmieszne, ale tak to Dante przedstawia. Tam są rozmowy różne z mędrcami i tak dalej. No, ale są też ciekawe mity. Jest mit o Persefonie, czyli mit o świecie podziemnym, czyli jakby niby o piekle, tak? I mit o Orfeusze i Eurydyce, to też jest mit, w którym Orfeusz idzie ratować swoją ukochaną Eurydykę ze świata podziemnego, czyli jak gdyby ze świata śmierci. Nie? No dobra, czyli jakby mamy takie koncepcje i taka koncepcja jest religijna, że jest sąd po śmierci, potem jest ta sfera czyśćca. I tak sobie myślę, że ja na przykład tą sferę czyśćca jakoś tam widzę. Ma to pewien sens. Sfera czyśćca to jest dla mnie taka sfera, to bardziej może być czasowa koncepcja, gdzie po prostu dusza się pozbywa wszystkich związków z ziemią. Gdzieś Sławicki, pan Sławicki, zostawię linka, mówił o tym w swoim takim podwójnym wykładzie o śmierci na telewizji niezależnej, że jest człowiek nie ma tylko ciała fizycznego, jest ileś ciał, jakby tak, jest ciało mentalne, to ciało eteryczne, tak, i one się jak baterie powoli rozładowywują. I to nie jest znikąd, to nie jest wyssane z palca, to jest też z wiedzy ezoterycznej, z pism różnych. I to jest tak, że to zabiera czas. Czyli jakby dusza, znaczy jakby, no nie jakby, tylko tak jest. Dusza powoli się żegna z tą ziemią. I to, jak on powiedział, że to może trwać setkę lat. I pewnie. Jedno jakby ciało, które się rozładowuje w człowieku, tak? I w tym momencie to by oznaczało, że na przykład reinkarnacja, to bardzo logiczne, reinkarnacja do kolejnego życia nie następuje nigdy po kilkudziesięciu latach, na przykład, tylko po kilkuset, powiedzmy tak. Oczywiście nie musi, ale tak mi się to wydaje logiczne. Więc tutaj te wszystkie
też nie wzięły znikąd te mity takie, czy te opowieści o tych duchach, o tych duszach, które się błąkają, o tym, że są przywiązane. No przecież te dziady Mickiewicza, prawda, część czwarta o tych duszach zbłąkanych, no to są... To nie są znikąd te opowieści. To na pewno jest prawda, że są pewne dusze, które nie potrafią się pożegnać z tym światem i trzeba je na przykład pożegnać w jakiś sposób. I ta msza gregorianka, na przykład przez 30 dni, też jest takim sposobem, taką karencją, tak? Takim sposobem żegnania się z tą duszą i oddzielania się od tej duszy, od tego świata. Bo ona to musi zrobić. Ona też musi zrozumieć, że i my już nie chcemy, jakby zwalniamy ją z obowiązku bycia blisko ziemi, jakby zwalniamy ją też przez jakby niepłakanie w nieskończoność. Nawet jeżeli to jest bardzo drogie nam dziecko, to jest straszne, ale jakby ja to tak sobie myślę, że straszne jest również opłakiwanie w nieskończoność. Bo otrzymamy tą duszę trochę na uwięzi. Okej, przerwa na dziecko była. Tak, więc słuchajcie, ja myślę, że ten czyściec, ta koncepcja czyśćca jak najbardziej jest sensowna i to jest po prostu ten moment, kiedy dusza jest w tej sferze tak zwanej szarej, czyli w tej sferze astralnej, kiedy ona jeszcze nie przeszła w te wyższe roje, ona jeszcze się całkowicie nie oczyściła z wszelkich kontaktów zwyczajnie z tym światem. Nie pozbyła tych wszystkich przywiązań, tych pozostałych ciał mentalnych i tak dalej, bo tylko taka całkowicie czysta dusza, to całkowicie taka istota czysta duchowa może przejść w te wyższe rejony, czyli do nieba, tak? A co, no dobra, i teraz co właśnie po tym czyśćcu? Po tym czyśćcu mamy, nawet według tej koncepcji religijnej, niebo albo piekło. No i to też jest takie, że no właśnie, czy można, jak to tak jest z tym przechodzeniem do nieba i piekła, i to też jest dużej, dużej ciekawych koncepcji, tak? Można, niektóre są oczywiście takie konspiracyjne, chciałam powiedzieć, ale to nie, jakby chodzi o conspiracy theory, tak? Chodzi o to, że jest taka koncepcja, no myślę, że to jest jakaś prawda, że wokół Ziemi jest taka siatka dla dusz rozpostarta, która sprawia, że te dusze nie mogą iść tam całkowicie dalej do wyższych światów, do nieba, tylko po prostu one wracają jakby na Ziemię, tak? One wracają na Ziemię i one ponownie reinkarnują. Być może nawet przedwcześnie w tym momencie, tak? Natomiast to tutaj akurat to jest dużo, jakby myśli na ten temat, dużo ludzi o tym mówią. Ta siatka jest podobno, to jest na tej zasadzie, że ona już nie jest taka gęsta, że te dusze mogą wyjść, mogą pójść do źródła, bo powinny pójść do źródła. Ja to odczuwam tak, że jeżeli dusza nie wróci do źródła, jeżeli nie pójdzie tam wyżej w te światy, to ona tak trochę ma cały czas nienaładowane baterie. Fiksujemy się w takim trochę, no właśnie, tak się mówi, że to jest taki, jesteśmy cały czas tym, na tym łaspadole na ziemi. I to mi się trochę nie podoba, bo ja w ogóle tego tak nie widzę. Uważam, że inkarnowanie tutaj w świecie jest fajne. To znaczy, to jest takie coś, że tutaj ta ziemia to jest taka szkoła dla nas i przechodzimy z kolejną inkarnacją, przechodzimy jakby do kolejnej klasy, powiedzmy. Może jakby ja nie jestem za taką szkołą, jak ona teraz jest, choćby w Polsce, ale jestem generalnie za szkołą, gdyby była dobra. Więc ta metafora myślę, że jest okej. A jak kończymy tę szkołę, tak, to w tym momencie idziemy, no jesteśmy wolni, jesteśmy niezależni, jesteśmy istotą dojrzałą, możemy iść gdzie chcemy, tak, i wtedy doskonale się realizujemy, tak, to no, możemy iść do wrócić, można powiedzieć, do, to trochę tak jakby to była szkoła z internatem, nie, a potem możemy wrócić do domu Boga.
ale z drugiej strony pobyt tutaj na Ziemi jest czymś wspaniałym, bo to tak jak w Matrixie gdzieś było powiedziane, że to jest wspaniałe doświadczenie, to jest ta zmysłowość, to rozpoznawanie świata zmysłami, to bycie samo w ciele jest przyjemne. I to jest coś, czego dusze chcą doświadczyć. Nie jest jakiś, że jakby ta Ziemia to jest, jesteśmy tutaj w jakimś, na jakimś wygnaniu, potępieniu. Nie, to jest wspaniałe doświadczenie i to nam pozwala przechodzić na wyższy poziom po prostu. Do wyższej wibracji zwyczajnie. Tak, i tak sobie myślę, że no właśnie, czy jakby niebo to jest po prostu ten dom Boga. To jest wydostanie się całkowicie na te, do tych najwyższych wibracji. Bo tych sfer jest ileś. Ja w to wierzę, że jest ich ileś. Zresztą gdzieś tam w Ojcowie Kościoła też to opisywali. Ile tych sfer niebieskich jest. Więc ja myślę, że tak, rzeczywiście jest. Natomiast ten czyściec to dla mnie jest sfera astralna. Ta niewidzialna, tuż po tej widzialnej, ale ta, która jest nam najbliższa. To jest sfera, gdzie się błąkają. To może być sfera, gdzie są te istoty boskie, takie jak anioły, które nam pomagają, tak, w tym pasie jakby. Ale to może być sfera, gdzie jest mnóstwo jakichś takich właśnie dusz, które nie odeszły w kierunku źródła powinny, które są za bardzo przywiązane, które tutaj fiksują się w tej sferze i się gdzieś niepotrzebnie przyspawają do tej ziemi oraz do jakichś tam ludzi, tak, wysysają czy wysysają. No to są takie trochę wampiry energetyczne w tym momencie, tak. Zupełnie niepotrzebnie. Dusze nie powinny pozostawać tutaj w tej sferze. Ten czyściec to dla mnie jest ten moment, te ileś, powiedzmy te 30 dni po śmierci i ten moment, kiedy dusza całkowicie się pozbywa tych elementów, no tych swoich ciał, tak, mentalnych i innych. I jak już całkowicie się tego pozbędzie, to powinna stąd odejść. Słucham też takiej pani Joanny, czarownicy tutaj w internecie. I też ona to tak przedstawia, tak jakby to ten faktycznie tutaj na tej ziemi było tak strasznie, trzeba wracać w tych reinkarnacjach i tym bardziej, jeżeli jest ta siatka i tak dalej. No ja tego tak nie widzę. Zresztą w jakiś taki dziwny trochę tłumaczyła sposób karmę. Karma to też nie jest, nie należy z tym przeginać, to też nie jest tak, jak ona powiedziała, że ktoś ukradnie lizeka w jednym życiu i w następnym życiu będzie miał, no właśnie, a propos toksycznych związków, będzie miał być męża alkoholika. No nie do końca, myślę, że to zupełnie nie tak. To jest zupełnie nie a propos przykład. Czyn tutaj jeden nie jest równoważny drugiemu. Natomiast ktoś, kto ma męża alkoholika, to pewnie dlatego, że jakby przerabia ten schemat toksyczny i w poprzednim życiu pewnie też gdzieś podobny w jakimś układzie był. Jeżeli go nie przeszedł, nie przerwał, nie zrozumiał. Ja na przykład mogłam też takich układać być wcześniej, tak? I teraz znowu w nich jestem, albo w podobnych, toksycznych jakichś. I teraz chcę to przerwać, tak? Dopóki się tego danej lekcji nie nauczy, to się ją będzie powtarzać. Ale lekcja typu czy ukraść lizaka, czy nie ukraść lizaka, to nie jest ta sama lekcja, czy co zrobić z mężem alkoholikiem, więc jak gdyby to jest trochę nie a propos. Natomiast te rzeczy, to jest jednak tak, że to dusza jednak wybiera. Dusza się decyduje na różne, sama na siebie bierze różne rzeczy. I to nie jest tak, że on ukradła lizaka i Bóg powiedział właśnie, dał jakiś wyrok, a teraz będziesz miała w związku z tym męża alkoholika. Nie, jest wolna wola. Jest wolna wola. Aczkolwiek ta siatka wokół ziemi też podobno jest. Ale ja nie wierzę w takie całkowite uwięzienie. I a propos właśnie różnych koncepcji na temat śmierci, no to właśnie jest ta, jak, tak jak chociażby w tej Krasińskiego, nieboskiej komedii, tam jest taka koncepcja jak on to dokładnie nazywa, koncepcja
predestynacji to byłaby koncepcja prowidencjalizm, okej, prowidencjalizm, w tym sensie, że no jakby to, ale to nadal jest opatrzność, tak, że opatrzność nas wyzwala i że ostatecznie to Bóg podejmuje ostateczne decyzje. Zgadza się, Bóg podejmuje ostateczne decyzje, ale wolna wola człowieka jest bardzo ważna i nie można człowieka pozbawiać wolnej woli. Dlatego ja, no ja nie jestem za. Bóg nie jest Bóg to nie jest jakiś dziadek z brodą, który mówi, ty robisz dobrze, ty robisz źle. To tak zupełnie nie w ten sposób działa. To by było za proste po prostu, tak? Bóg działa tutaj na ziemi właściwie głównie przez to prawo naturalne. No, ale prawo naturalne to jest ogromny temat taki oddzielnie do jakby do tłumaczenia. Natomiast człowiek ma wolną wolę. Ma wolną wolę, to sam nabierze na siebie pewien plan na dane życie i go realizuje albo nie realizuje. Jeżeli czegoś nie zrealizuje, to schodzi z podobnym albo innym planem w kolejnym życiu. Ale na pewno, jeżeli jest to jakiś tam przerabiany schemat, no to w kolejnym życiu znowu jakoś tam go przerabia. Może być coś innego, inny układ, ale coś podobnego, podobnej wagi, problemy. Oczywiście jest tak, że jak już wszelkie zadania, które wzięliśmy na siebie, które dusza na siebie wzięła, się wypełni, to można w ogóle nie wracać tutaj na ziemię. Można zostać ze źródłem, można zostać u Boga. Albo można wrócić po to, aby innym pomagać. I to są właśnie te takie lightworkerzy, tak, czyli niosący światło, ci pracownicy światła, te dzieci indygo, albo stare dusze, tak. Aczkolwiek to nie znaczy też, że nie mają czegoś i one do zrobienia, bo biorą na siebie jakiś tam plan też. To tyle, słuchajcie. Także fajnie się zastanowić, jak jest jakaś śmierć w rodzinie. Co to jest ta śmierć? Czy ja się tego boję i co dalej, co potem? Czy coś dalej potem jest, czy nie? A jeśli, to co? No moje koncepcje są takie, też nie do końca. Ja, życie po życiu można sobie poczytać również takie książki, tak? Na pewno tam coś jest. Jest Bóg. Jest to sfera poza, sfera. Następna sfera jest astralna. Jest to światło. Podobno fioletowy jest tym odpowiednim, ale może wcale nie. Myślę, że trzeba trzymać się swojego serca. Serce nam powie tak naprawdę, co należy robić, jak się człowiek znajdzie po tamtej stronie. Tak ja to czuję. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia Janny.